Maja Chyzyma za sobą kilka skomplikowanych operacji, musiałam na nowo uczyć, chodzić przed nią kolejne zabiegi. Maja Chyzyna co dzień tryska dobrym humorem i stara się zarazać swoich fanów w mediach społecznościowych pozytywna energia. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak wiele w swoim życiu wycierpiała. Piosenkarka przeszła kilka poważnych operacji i czeka jej kolejne. Jak miałam 17 lat, to musiałam na nowo uczyć się chodzić, wspomina Maja Chyzy. Maja Chyzy jest mama czwórki dzieci. W 2012 roku razem z ówczesnym mężem, Grzegorzem Chyzy, doczekała się narodzin bliźniaków, Wiktora i Aleksandra. Z kolei w 2020 roku na świat przyszła Antonina, która jest owocem jej miłości z obecnym partnerem, Konradem. Niedawno para doczekała się narodzin drugiej córki. Maja Chyzy jest aktywna w mediach społecznościowych. Na co dzień pomimo masy obowiązków związanych z wychowaniem dzieci oraz wielu aktywności zawodowych stara się zarażać swoich fanów pozytywną energią i dobrym humorem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele piosenkarka wycierpiała w swoim życiu. Maja Chyzy nieraz publikowała na Instagramie zdjęcia, na których odsłaniała swoje ciało. Wnikliwi obserwatorzy z pewnością dopatrzyli się na jej biodrze sporych blizn. Piosenkarka wcale ich nie ukrywała. Wręcz przeciwnie. Kobieta uważa, że ciało to nasza historia, z której powinniśmy być dumni. Akceptujmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, napisała Maja pod zdjęciem, na którym widać niedoskonalość jej ciała. Maja Chyzy w odpowiedzi na jeden z komentarzy pod zdjęciem napisała, że blizna jest wynikiem operacji na biodro, która przeszła. Teraz zdecydowała się opowiedzieć znacznie więcej o tym, z czym musiała się zmierzyć przed laty. Okazało się, że piosenkarka przeszła z 7 operacji i w wieku 17 lat musiała na nowo uczyć się chodzić. Ujawniła także, że wciąż nie osiągnęła pełnej sprawności i czeka jej kolejne operacje. Rzeczywiście jestem po kilku operacjach. Jest ich już 7, kolejne jeszcze mnie czekają. Natomiast ja jestem cały czas uśmiechnięta, mam w sobie siłę do działania, do stawiania sobie celów i osiągania marzeń, powiedziała Maja w rozmowie z serwisem Jastrzeb Post. To były ciężkie operacje. Ja do tej pory mam problemy z biodrami, sporo się działo. Natomiast wszystko przekładam na pozytywne energie. Fakt operacji nie jest niczym pozytywnym. Ból, rehabilitacja, stawianie pierwszych kroków, to brzmi śmiesznie, ale jak miałam 17 lat, to musiałam na nowo uczyć się chodzić, tyle leżałam w lusku, dodala. Maja Chyzy pokazała brzuch pół roku po trzecim porodzie. Na poprawę wyglądu dała sobie 21 dni. Maja Chyzy zrobiła test ciazowy tuż przed Sylwestrami, zapaliła się czerwona lampeczka. Maja Chyzy zaliczyła wpadkę na scenie. Wszystko widać na nagraniu.